Mieliśmy już do czynienia z porównywaniem liczb za pomocą potęg w przypadku, gdy mieliśmy potęgi o wykładnikach całkowitych. Teraz będziemy mieli potęgi o wykładnikach e, wymiernych. I chcielibyśmy porównywać te liczby, ale sprawa jest troszeczkę tutaj bardziej skomplikowana. Powinniśmy już pamiętać, w jaki sposób porównuje się liczby za pomocą potęg. Jeśli nie pamiętamy, to sobie tutaj przypomnimy, ale przejdźmy już do przykładu. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że chcielibyśmy porównać liczby, które są podane za pomocą pierwiastków. Jeśli mamy pod ręką kalkulator, to bardzo łatwo porównać takie dwie liczby. Pierwiastek z 4 to 2. I pierwiastek trzeciego stopnia z 4 to w przybliżeniu 1,59. I ja sobie po prostu obliczyłem to na kalkulatorze i teraz widać, że pierwiastek z czterech jest liczbą większą niż pierwiastek trzeciego stopnia z 4. I teraz jak to zrobić za pomocą potęg? Zamieńmy sobie yy, to na potęgi. Pierwiastek yy, mamy, musimy, ważne jest to, żebyśmy mieli pod pierwiastkiem te same liczby, które y, zamieniamy. No i to docelowo nam yy, da taki efekt, że jak będziemy mieli podstawę i potęgę, to podstawy mamy te same. No bo jak porównuje się liczby za pomocą potęg? Musimy mieć podstawy te same. Yy, pierwiastek yy, drugiego stopnia z 4 to jest 4 do potęgi 1 drugiej. 1 to jest potęga czwórki, 2 to jest stopień pierwiastka. A tutaj będziemy mieli 4 do 1 trzeciej. I teraz jeśli podstawa, to jest to przypomnienie, jeśli podstawa jest większa od 1, to porównujemy w ten sposób, tak jakbyśmy porównywali yy, po prostu te potęgi. 1 druga jest większa od 1 trzeciej. Jeśli podstawa jest większa od 1 to ta liczba jest większa, która ma większą potęgę. Czyli e, jedna druga jest większa od jednej trzeciej, czyli 4 do potęgi jednej drugiej jest wartością większą niż 4 do potęgi jednej trzeciej. Tak? A to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 4, a to jest pierwiastek drugiego stopnia z... Czterech. Czyli otrzymujemy dokładnie taki sam wniosek jak za pomocą kalkulatora. Ale gdybyśmy nie mieli kalkulatora pod ręką, to możemy zrobić to dokładnie w taki sposób. A co dzieje się, gdy mamy pod pierwiastkiem ułamek? Pierwiastek drugiego stopnia z 1 czwartej to jest 1 druga. Pierwiastek trzeciego stopnia z 1 czwartej to jest w przybliżeniu zero, przecinek. Y 6, 2, 9. Tak mi kalkulator wyrzucił, ale e, żeby porównywać takie liczby, musimy mieć taką samą postać, ułamka, czyli zamienimy to na ułamek dziesiętny i mamy 5 dziesiątych. I teraz popatrzmy, widzimy, że ta wartość jest większa od tej wartości, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z jednej czwartej jest większy. I zamieńmy sobie teraz to na potęgi. Jedna czwarta to jest inaczej... 1 czwarta do potęgi 1 e drugiej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 1 czwartej to jest 1 czwarta do potęgi 1 trzeciej. I teraz musimy porównywać odwrotnie. Dlaczego? Bo tutaj mamy podstawę mniejszą od 1, czyli w tym przypadku będzie większa ta wartość, gdzie potęga jest mniejsza. Widzimy, że 1 trzecia jest mniejsza od 1 drugiej ale cała wartość będzie większa, bo podstawa jest mniejsza od jedynki. Jeśli ktoś nie pamięta w jaki sposób się to robi, no to właśnie w dziale, gdzie są potęgi o wykładnikach całkowitych jest wytłumaczone w jaki sposób porównuje się te liczby i tam jest zapisany taki wniosek. No i widzimy, że w tym przypadku pierwiastek trzeciego stopnia z jednej czwartej jest wartością większą od pierwiastka drugiego stopnia z jednej czwartej. O, elegancko. I teraz możemy sobie zrobić taki przykład. Chcielibyśmy us, po, usegregować, posegregować te liczby rosnąco, czyli od najmniejszej do największej. Teraz widzimy, że wszędzie mamy pierwiastki, ale możemy to sobie pozamieniać na e, potęgi. Pierwiastek z 7 to jest inaczej 7 do 1 drugiej. Tutaj będziemy mieli, pamiętamy, że stopień pierwiastka jest w mianowniku. Ta liczba... Jest w e, liczniku. Czyli mamy dokładnie coś takiego. A 2 e, czwarte to jest inaczej 7 do 1 drugiej. Czyli widzimy, że to jest dokładnie to samo, co tutaj. Teraz mamy taki przypadek. 1 przez pierwiastek z 7. Czyli będziemy mieli na pewno 7 do potęgi minusowej, bo odwracamy sobie, tak? W liczniku mamy 1. No i stopień jest 2, czyli to jest w mianowniku, a w liczniku jest 1, potęga siódemki. No to tutaj bardzo podobnie będziemy mieli 7 do potęgi minus. I teraz widzimy, stopień jest 2, potęga jest 2, to będziemy mieli po prostu do minus pierwszej. Bo będziemy mieli 2 przez 2 to jest 1, a że odwracamy jest minus. Może ja porobię takie strzałki, że to jest to samo. No mogę zrobić znaki yy, równości, tak? Bo to jest dokładnie to samo. O. Teraz kolejny element, to jest 7 do 1 trzeciej, a to jest po prostu 7 do potęgi pierwszej. I teraz chcielibyśmy to sobie usegregować, czyli zapiszemy tutaj sobie e, posegregowane, gregowane. Rosnąco, to już nie będę tracił czasu, zapiszę w ten sposób. Rosnąco. Widzimy, że e, podstawą wszędzie jest 7, więc możemy porównywać potęgi. Największą liczbą jest ta, która ma największą potęgę, a najmniejszą jest ta, która ma najmniejszą potęgę, czyli najmniejszą w tym przypadku to jest e, minus 1, tak? Mm, czyli będziemy mieli. E, Chciałbym to jakoś tak troszeczkę przewinąć, żeby widzieć i odczytywać. Będziemy mieli 1 przez pierwiastek z 7 do drugich. To jest najmniejsza wartość. Kolejna to jest 7 do minus 1 drugiej, czyli to jest 1 przez pierwiastek z 7. Teraz kolejna większa. Eee, szukamy, szukamy, to jest... 1 trzecia, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 7. E, później jest 1 druga i 1 druga to jest dokładnie to samo, czyli ma, ma, mamy pierwiastek z 7. To nie ma znaczenia, e, czy to będzie pierwsze, czy to będzie pierwsze. To jest pierwiastek czwartego stopnia z 7 do drugiej. A największą e, wartością, mm, aha, tutaj jeszcze jest 7, a 7 do 1 trzeciej już załatwiliśmy. Największą wartością jest ta, która ma największą potęgę. I widzimy, że największą potęgą w tym przypadku jest 1, czyli po prostu 7. I tak się to robi. Trzeba tylko po prostu, gdy chcemy porównywać pierwiastki, a nie mamy kalkulatora, e, zamienić to na e, potęgi. Potrafimy już to robić i po prostu musimy pamiętać, jeśli musimy mieć te same podstawy, jeśli podstawa jest większa od 1, to po prostu e, sortujemy rosnąco potęgi, jeśli chcemy posortować liczby rosnąco, najmniejszą wartością będzie ta, która ma najmniejszą potęgę. A jeśli podstawa będzie mniejsza od 1, czyli tak jak w tym przypadku, to odwrotnie. Eee, ta Liczba, która ma najmniejszą potęgę, będzie największa. No i to wszystko, jeśli chodzi o porównywanie, gdy mamy tutaj te pierwiastki, to jest tylko już rozszerzona lekcja z tego, co już robiliśmy i mam nadzieję, że nie sprawiła ona żadnych problemów. Jeśli tak, to polecam cofnąć się do e, tych potęg o wykładnikach całkowitych i tam jest e, dokładniej wytłumaczone, bo to była taka pierwsza lekcja dotycząca porównywania, jak właśnie porównuje się liczby za pomocą potęg.